Ofa, Jezus Maria, ile was tu jest? Nie! Nie, nie mogę paść. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Hej, cześć, siemano wszystkim, tutaj Nar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Siemeczki, dzisiaj sobie zagramy kolejny raz w Narboxa. No i jak pewnie widzicie, what the fuck, co to jest za skin w ogóle, gdzie ja jestem? Po pierwsze, jest to skin, gdyż teraz jest prima prelis, teraz jest wtorek, ten filmik oczywiście będziecie widzieli w sobotę. No i niestety nie wiem, czy to Mojang stworzył jakiś żart nam zrobił właśnie zmieniając skiny, czy właśnie zrobił coś takiego, że... Czy po prostu to jest mój błąd? Nie mam nadziei, że na Xmojangu... Okej. I nie wiem, czy to jest faktycznie mój błąd, czy właśnie Mojangu, ale chyba Mojangu, to chyba właśnie taki żart zrobili. W każdym razie musicie się zapytać, gdzie ja cholera jestem, coś ty chłopie Narw znowu zrobił. Otóż jestem w miejscu, w którym prawdopodobnie się osiedlimy. Szukałem go chyba za jakieś pół godziny to miejsce i do tych 1000 kratek, czyli od miejsca, w którym się ostatni raz, że tak powiem, widzieliśmy, właśnie do tego momentu aż nie było nic innego, aż tutaj. Mi się wydaje, że ta dolina jest naprawdę spoko. Oczywiście teraz ona nie jest jakaś ultra, mega, hiper piękna, ale oczywiście jeżeli tutaj coś fajnego zbudujemy, oświetlimy, lawę wylejemy, wodę i tak dalej, no to myślę, że to naprawdę przybierze w miarę fajnych kształtów. Oczywiście możecie się cholera zapytać, co ja mam za itemy, no naprawdę. Otóż muszę wam powiedzieć, gdyż nagrałem przed chwilą odcinek, ale oczywiście Narw się tak przygotował, że po prostu... oczywiście mu się audio nie nagrało i cały odcinek poszedł w dupala, że tak powiem. No i niestety muszę to nagrać jeszcze raz, nie chcę was zostawić bez materiału, środę, przecież umawialiśmy się oczywiście, że... Oh fuck, umawialiśmy się przecież, że będzie właśnie ten materiał w sobotę, jak zwykle o 11 Narwbox. No i po prostu nie chciałem was bez materiału zostawić. Tak czy inaczej, dzisiaj przejdziemy się do miejsca, oh fuck, dziks, pieprza i dziadu. Dobra, nevermind. W ogóle przejdziemy się do miejsca, tak jak powiedziałem, do dungeonu, który właśnie zaplanowałem, że będzie na następny odcinek w poprzednim odcinku, który już nagrałem, którego nie ma, co ja gadam, Jesus Christ. Wiesz, że to teraz tak skomplikowanie powiedziałem, ale nagrałem odcinek, w którym mówiłem, że do tego miejsca, którym dzisiaj się przejdziemy, miałby być w tym odcinku kolejnym. Nie wiem, czy to zrozumieliście, czy właśnie nie. Mam nadzieję, że jednak tak. No i niestety tego odcinku, który nagrałem, którym o tym mówiłem, się nie nagrał po prostu. Znaczy, wideo się nagrało, ale oczywiście audio się nie nagrało. I oczywiście wszystko wyszło, znaczy nie wyszło nic, prawda? No i przejdziemy się do tego właśnie tam miejsca. Oczywiście wiele z was, oczywiście prosiłem was w poprzednim odcinku o to, żebyście powiedzieli mi, jak się nazywa plecak. Właśnie tak, i wiele osób z was właśnie powiedziało mi, za co wam naprawdę niesamowicie dziękuję. I plecak nazywa się, otóż jest, o właśnie, to jest to miejsce, dzisiaj, którym dzisiaj, do którego dzisiaj pójdziemy. I to się nazywa Shift plus prawy przycisk myszy. I teraz... I przyszedł moment, na który naprawdę się nie przygotowałem. Jakby go nazwać? To jest naprawdę ciężkie. Wiecie co? Chyba to będzie się nazywało... Tak, plecak, który myślę, że jest odpowiednia nazwa. Bardzo oryginalna i kreatywna. Myślę, że wyjdzie naprawdę spoko. Okej, tak więc jak widać jest tu jakaś piramida i szczerze boję się strasznie, co tam będzie, bo przed chwilą, no jak nagrywałem ten odcinek, znalazłem Diaksa, tak, ale oczywiście była pułapka i Narw wszystko stracił, ale teraz mam nadzieję, że nie padnę tak szybko, mam nadzieję, że tu będzie faktycznie coś ciekawego. Z tego co widzę, schodzi się tutaj w dół i podejrzewam, że tu będzie jakieś TNT za chwilę, to są takie, wiecie, takie klimaty, to raczej coś takiego będzie. Jest to w miarę przygotowane, nie mam jedynie jedzenia. Czy mam jedzenie? Nie mam jedzenia, seriously. Dobra, nieważne, tak czy inaczej będziemy tu wchodzili pomału i uważnie, gdyż wtedy zasypał mnie gravel, serio, naprawdę, tak, zasypał mnie gravel i, no niestety, wszystkie itemki przepadły. Dobra, doszliśmy do jakiegoś miejsca i cholera, co to tu jest? Bardziej mnie martwi to, iż, wiecie co, zrobimy coś takiego, na wszelki wypadek. Dobra, what the fuck, ile tych tu jest, nie, ja się założę, że, ja w ogóle jestem ciekaw, ile razy w dzisiejszym odcinku padnę, możecie swoją drogą napisać, obstawić, Jezu, ile tych tu wszystkich potworów jest, tak w ogóle w ostatnim odcinku niewiele się działo, niewiele, o, budki, chyba budków nie mam, tak właśnie, super, tak jak, tych potworów to jest naprawdę w pizdu teraz, podejrzewam, w poprzednim odcinku nic takiego specjalnego się nie działo, nie, no, nie mogę na nim paść, więc właśnie chciałem to jakoś zrekompensować i właśnie nagrywam właśnie odcinek, w którym przejdziemy się właśnie do tego dungeonu. Jest tu w miarę ciemno, więc mam nadzieję, że coś tutaj będziecie widzieli. I ja się boję tylko, żeby nie paść, wiecie co? Więc chyba zrobimy tak, że w tym odcinku właśnie dzisiaj tu pójdziemy. Jedynie co... O, fuck. Trzeba szybko tego spawnera tutaj zniszczyć.
Dobra, nie. Dobra, żyję, okej. Okay. Nie wiem, czy wiecie, o co mi teraz chodzi, czyli mam zamiar pójść do domciu po jedzenie, którego nie mam. Mam jedzenie w właśnie tym, co... Jezu, co to było w ogóle? W tym całym właśnie naszym, że tak powiem, prowizorycznym mieszkaniu, więc za chwilę się tutaj z powrotem zobaczymy. Okej, więc jesteśmy już z powrotem. Oczywiście nie było w bazie prawie w ogóle jedzenia, tam może nie wiem, steak czy jakoś tak, nie? No i oczywiście musiałem sobie troszeczkę tego pozbierać. Nie będę tego tutaj wstawiał, gdyż myślę, że nie ma to większego znaczenia, nie ma to jakiegoś większego celu. Więc mam 8 żelazo, no i tak mniej więcej to wszystko tu wygląda. I do plecaka powkładamy takie itemy, które nam na razie nie są potrzebne, znaczy no ja na razie wszystko wkładam i teraz tak, to nam się przyda, to bomby nam się przydadzą, które zdobyłem na kremlinach, na goblinach. Dobra, i schodzimy właśnie teraz tutaj. Ciekaw jestem, czy tu faktycznie będzie coś ciekawego, czy nie, ale mam nadzieję, że jednak tak, że emocje będą sięgały zenitu, jej! Wiecie, o czym znowu zapomniałem? O pochodniach. Nie wiem, obym to miał węgiel. O, mam węgiel, pięknie, czyli możemy sobie jednak na trochę tych pochodni pozwolić, co mnie strasznie cieszy. I na szczęście to jest modyfikacja taka jak właśnie Dynamic Lights bodajże. I ona właśnie dodaje naszej gry, że możemy w ten sposób fajnie sobie oświetlać właśnie przed nami miejsce, nie? I się zastanawiam, gdzie one są, nie no. Jest normal. A przed chwilą te potwory były, prawda? Więc... ciekaw jestem. Ja w ogóle mam chyba złoty hełm. Tak, mam złoty hełm, więc te pochodnie nam zbytnio potrzebne nie są. Oczywiście jasne, że się przydadzą. Oświetlimy sobie tutaj w miarę ten teren. Dobra, wchodzimy. O, fuck, już tu jakaś pułapka była. Dobra, najważne. Idziemy tutaj i tak w ogóle ostatnio znalazłem wulkan, do którego się przejdziemy prawdopodobnie w następnym odcinku. O, dobra, już się tutaj potwory pojawiają. Szybrok, okej, padł. O, fuck, nie mówcie, że tu są jakieś... Jak tu są gremliny albo... What the fuck, zombie Spearman, co to jest w ogóle, jaki to ma DMG? Nie no, nie jest to, że jakoś strasznie silne, ale... No udało nam się to zabić, co nie cieszy, no ale dobra. Idziemy tutaj z powrotem. No i... Czy jest tu... O, jasne, że jest, musi tutaj coś być. Się tu strasznie, znaczy... Boję się, cholera, co tutaj ciekawego będzie, nie? I najgorsze jest to, że mi się miecz pomału kończy, ale na szczęście trochę tego żelaza mam. Więc spoko. What the fuck? No okej, więc to już w miarę tu bezpiecznie wygląda, no i idziemy dalej. Ciekaw jestem, co tu cholera będzie, naprawdę strasznie mnie to interesuje. Te modyfikacje są tu zarąbiste, ale... W ogóle może... O, fuck. W ogóle możecie sobie napisać w komentarzu, ile razy zdołam dzisiaj paść, bo jestem pewien, że na pewno dzisiaj w dzisiejszym odcinku zginę. Mam nadzieję, że jednak nie, ale no, znając życie, tak będzie. W poprzednim odcinku zginęłem 2 razy, nie wiem, czy widzicie, nie wiem, czy zauważyliście, że właśnie te deadpointy były. A, o, fuck, jest spawner. Nie wiem, czy to właśnie mi się opłaca te... What? Nie! Fuck! Spieprzaj, nie! Odejdź! Chłopie, nie, ja do ciebie nie idę, ja w ogóle nie mam złotego miecza, więc łatwo tutaj nie będzie z nimi. Z tymi właśnie wilkołakami, więc z nimi sobie na razie damy spokój. No i skończyły nam się pochodnie. Pięknie, super, cudownie, kapitalnie. Z tego co mi się wydaje, zrobimy tak, że w dzisiejszym, znaczy nie tylko w dziś. Ofa, Jezus Maria, ile was tu jest, nie mogę paść. Nie mogę. Fuck, nie. Dobra, jest już rano i sobie zrobimy tak, że weźmiemy sobie to. Mam tu jakieś żelazo, czy... Nie mam, fuck. Szybko sobie zrobimy kamienny miecz i muszę się tam strasznie śpieszyć, bo mam nadzieję, że te itemy tam nie znikną. Jakichś tam cudownych itemów nie miałem. No ale, kurde, szkoda byłoby je stracić i nie mam kamienia, naprawdę. Nie, mam kamień, na szczęście. Mam kamień. Dobra, więc chyba się już zobaczymy tam, nie? Bo tam mam te wszystkie itemy i tam się zaraz zobaczymy w tamtym miejscu, w tym deadpointcie. No okej, okay, jesteśmy z powrotem i kurczę, chyba zrobimy tak, że ten cały dungeon, bo wydaje mi się, że on faktycznie będzie duży, podzielimy na 2 odcinki, czyli na tym jeszcze spróbujemy te itemy odzyskać, zobaczyć co tam jeszcze dalej się, że tak powiem, skrywa. No a fuck, w ogóle nie mam tego hełmu. Sobie weźmiemy tom szybko, latarnie, boże, no, pochodnie. I tak jak powiedziałem sobie, podzielimy chyba to na 2 odcinki, myślę, że takie coś będzie najlepszym rozwiązaniem. O, fuck, już. Dobra. Jezu, ile ich tu jest? Nie wiem, czy to jest jakiś spawner, czy co. Strasznie to interesuje teraz, bo zastanawiam się, gdzie on by był, bo nic takiego tutaj nie widzieliśmy, gdzie te właśnie szkielety mogłyby się spawnić. Nie widzę, żeby tu coś było, chyba widocznie się tak po prostu pojawiły przypadkowo, mamy przynajmniej taką nadzieję. Dobra, idziemy tutaj, wchodzimy i teraz to było chyba tutaj.
O, tak, bo tam był wilkołak i teraz tutaj trzeba będzie uważać. O, fuck. Nie mogę paść, nie mogę po prostu paść. Nie, nie mogę, nie, fuck. A, dobra, żyję, żyję, okej. Spoko. O, fuck, one się leczą. Dobre są skurczybiki, dobra, przynajmniej mam plecak. Ja czy ja tu coś w ogóle ciekawego miałem? Tak, stworzymy sobie szybko ten żelazny miecz, bo on, ten mi się tutaj zaraz skończy. Czy mam tu jeszcze workbencha? Nie ma, nie mam. Ale mam na szczęście drewno, oczywiście Narf pomyślał i sobie to wziął. Cieszę się, że te itemy mi też nie znikły, bo one po jakimś czasie znikają. Możecie napisać swoją drogą w komentarzach, po jakim czasie one znikają. Ja naprawdę jestem ciekaw, bo nie mam pojęcia. Zawsze mi to zastanawiało, ile tego czasu mam tak naprawdę na zdobycie tych itemów. Dobra, więc robimy sobie tak, że tędy sobie wejdziemy. O, fuck. Nie, no szybko na miecz. Jezu. Dobra. Musisz paść, musisz paść, musisz paść. Dobra, chyba już tutaj większych problemów z zabiciem ich nie powinniśmy mieć, przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, udało nam się ich zabić, co mnie strasznie cieszy. O Jezu, to nie jakaś pułapka, ja się założę. Jezus ma... Wow! Nie ma nic, dobra. Więc ziomeczki, chyba właściwie w tym... Jezu, jakie itemy, Jezu. Trzy... Nie, wiecie co, chyba sobie złoty hełm zostawimy. To będzie dobry pomysł. To sobie założymy. Ale itemy naprawdę są świetne, co mnie strasznie cieszy. Więc ja sobie pójdę odłożyć do domku. No i tutaj się już pożegnamy, tak więc ja sobie wezmę pochodnie do ręki. Nie mam pochodni na... Nie mam pochodni w ogóle w ekwipunku. Jest jaka bieda. No więc ziomeczki, z tym pięknym motoskinem żegnamy się i tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Dzięki za obejrzenie, że dotrwaliście do tego momentu. Więc jeszcze raz dzięki, trzymajcie się do kolejnych materiałów. No i na razie życzę udanej soboty. Cześć!